niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. O, i jak się tam macie? Zdrowiście się tam mocno? Ano, zdrowi my ta zdrowia, a wy jak się tam macie? O, skoczę jak chleb zobaczę. Trzeba się nam wybierać, bo już ósma. Oj, cza, ksiądz prosił, żeby się nie spóźnić. Szanowni Państwo młodzi, z dniem dzisiejszym wstępujecie na nową drogę życia. Ja w imieniu wszystkich gości życzę, żebyście się kochali i lubili tak, jak kochacie i lubicie się teraz. Aście ta już nie raz ślub widzieli, to co się tam będziecie po wozach pukli? A jo, wiecie co, kumeczko, ja patrzę, no jak moja siwka idzie, o widzicie? O, jak łeb do góry wzniesła, o jak łapami bije, już tu zakrętu dojeżdżają. O, to nie widać już, już ich nie widać. Tego chleba i tej soli nigdy w życiu nie zabrakło. Tego wam, kochane dzieci, z całego serca życzymy. Oh,
Pani Swasiu, czy pozwolicie ten dar Boży na tym stole postawić? Nie pozwolę, bo byście mi stół połamały. Pani Swasiu, na tym stole to i kunia można postawić. Chyba tak, jak to się na jarmarku kupuje. Oj, pani Swasiu, jak się co zepsujemy, wynagrodzimy. Tylko pozwólcie postawić, bo już duży nie otrzyma. A zapłaci. Ocieliła, troje cieląt porodziła, jedno tak, drugie siak, trzecie było na opak. Jedno tak, drugie siak, trzecie było na opak. O, to mi grajcie! Spadkowi drużeczki, jeszcze my se zachulamy ze dwa razy bez nogę, a potem wy będziecie hulać już do północy. Wojciechu, już północ na zegarze i piątek za pasem, to się natyńcujemy. To co robimy? Dejmy jej kumie. Dobra, muzyki, to takiego dla wszystkich na ostatek. Tak, wesele się kończy, o, grać mi to. Patrzcie, popatrzcie się młodzi, jak to moja chodzi. Popatrzcie się młodzi, jak to moja chodzi. Thank you.
uchodźców była państwem, którym doszło do wielu przemian społecznych. Najazdy ze strony Tatarów, konflikt z Krzyżakami, a liczne ataki łupieskie ze strony Mongołów pod wodzą Batuhana, to wszystko spowodowały osłabienie polskiej gospodarki i pustki osadnicze. Zaczęto sprowadzać kolonistów niemieckich. Pokaźny napływ obecnej ludności w XVIII wieku spowodowały przekształcenie Polski w państwo różnorodne pod względem językowym i wyznaniowym. Spośród przybyszów najważniejszą rolę odgrywali Niemcy. Chłopi osadzeni głównie na Śląsku, Pomorzu, Podkarpaciu, w Wielkopolsce, napływowi Niemcy poddawali się polonizacji, ale ich zwarte kolonie na Śląsku i Pomorzu Zachodnim stały się źródłem germanizacji tych ziem. Na Podkarpacie przybywali też Wołosi, natomiast Ormianie do miast na Rusi. Władający Prusami i Inflantami zakon krzyżacki nie tylko umacniał coraz bardziej swoje całkowicie świeckie państwo nad Bałtykiem, ale zaczynał już zapędzać się na ziemie pomorskie wielkopolskie. Słabi książęta musieli im ustępować, coraz bardziej stawali się też mazowieccy książęta bezsilni wobec najazdów litewskich. Dominik, wielki reformator i apostoł Zachodu, twórca zakonu braci kaznodziejów, propagator prawdy i wyższego szkolnictwa, a zwłaszcza nowego sposobu modlitwy różańcowej, przyjmuje do zakonu dwóch Polaków, Iwo i Jacka z Odrowążów. Ktoś musi pomóc ludziom w Polsce. I tak tworzy się grupa, którą nazwać można dzisiaj pięciu wspaniałych od świętej Sabiny. To Jacek i Czesław Odrowążowie, Herman i Niemiec, Henryk Marowianin i Sodek Chorwat są zespołem międzynarodowym. Ruszają do Polski starą rzymską drogą przez Tyrol i Karyntię. Zwiąże ich braterska przyjaźń, a ich dzieła zapiszą się na trwałe w historii. Będą uczestniczyć w wielu wielkich wydarzeniach politycznych i kościelnych. Będą już sami tworzyć historię. Kościół wyniesie ich na ołtarze. Zostaną świętymi i bohaterami wielu narodów. Przewodnikiem grupy jest Jacek Odrowąż. Robota misyjna pali im się w rękach. Na dawnym bursztynowym szlaku rozniecali płomień dominikańskiego kaznodziejstwa. Pojawiają się pierwsze informacje o cudach świętego Jacka. Wieść o dobrym i mądrym dominikaninie roznosiła się po całej Polsce. A Polska potrzebowała silnego i mądrego człowieka, który podobnie jak święty Wojciech ogarniał sprawy współczesne. Mężem tym był święty Jacek Odrowąż. Idąc na misję na Ruś Kijowską, zatrzymał się Jacek w pobliskiej wsi, by podkuć konia. Niestety, gdy wyruszył w dalszą drogę, napotkał bagna, na których stracił konia, postanowił wrócić do wsi. To właśnie tam spragniony i głodny spotkał pracujące kobiety. Ludzie utrudzeni napadami mongolskimi i tatarskimi nie mieli co jeść. Widać było głód i walkę o przetrwanie ich rodzin. Wtedy zaproponował, że im pomoże. Poprosił, żeby kobiety zebrały dziko rosnące polne pieczarki i pokroiły kapustę, którą udało im się w trudach wyhodować na spalonej po wojnie ziemi. A daleko do tego grodu? A panie, niedaleko. To będzie tam za wzgórzem do Jarosławia. Ale to taka droga niby prosta, ale taka niebezpieczna, choć ona wiedzie i na Lwów, i na Kijów. Obawiałabym się o twoje zdrowie, panie. Bądź pełno, panie. A to tam, daleko? Oj, panie, daleko. Tatary już byli, odjechali na koniach, byli. Wszystko nam spalili i zabrali. I Mongoły były takie żmijowate oczy, mieli straszne. My się strasznie bojali, ale pojechali, ale wszystko nam zabrali, spalili, panie. Nic tu już nie zostało. A cóż wy tu same w polu robicie? A same, panie, same. Co mamy zrobić? Bieda, wojna, głód. I my z tymi dzieciskami same. Chłopów na wojnę zabrali, a resztę pozabijali niewierne jakieś. Panie, nam tylko kapusta została, kilka kubek. Bogu dzięki, że chociaż tego nam nie zabrali i nie spalili.
A mleka dacie? Mamy winowody ze skórkami. Krowa jedna. Dzieciaki wypiły mleko. Do mąki trochę mamy. Niewiele jej, na chleb nie wystarczy. I piec nie ma w czym. O wielmożny pani! Piec nam wantary spalili. Jednymi co my teraz poczniemy z tymi dzieciakami? Może jakowego sera macie, bo widzę krowa na pospiskach się pasie. A ja mamy wielmożny pan. A mamy. Jaśka skoczno to ten ser, bo my go ukryły przed słońcami. Ja wróć, wracam tam pierogi. To ser wielmożny pan, ale niewiele, bo kapusty go zrobić mamy. Ale widzę kapusty nieco macie. A mamy wielmożny pan, nie dużo tego, ale uważam jak trzeba będzie. Mamy troszkę kapusty? Podzielił się czym mamy. A w polu widzę grzyby polne. Zbierzcie. Ła, pani, nawet tych grzybów nie znamy. Wysypujemy, bo my się samą otrujemy. Dzieckiem potrujemy i co będzie, panie? Ale błaga. Kapusty już przygotowaliśmy. Uważaliśmy, cóż dalej czynić mamy. Mamy ser i kapustę. Żyje! Żyje! Czyli prawdziwe, ja mylę! No i dobra. A ciasto niewiastą umieć potrafić. A już ci rzekłem! Wszystkie to robię! To pierogi z tego zróbcie i na ogniu uważcie. Słowem i modlitwą wesprzeć was mogę. Niech wam służy to jadło. Bądźcie zdrowi. Z Bogiem! Z Bogiem! Z Bogiem! Z Bogiem! To jadło, to noż to jakiś wielki pan był. Ale da się zjeść. Musi święty, święty musiał to być, bo zechciał nam pomóc. A święty, święty, patrzcie, w banku mleko jest. Woda, dobry to człowiek, Boże, dobry. Niezwykły to mój człowiek. Taki święty z pierogami. Święty Jacku z pierogami, módl się do Boga za nami, aby te pierogi na stole zawsze były i nas od głodu zawsze też chroniły. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na pikniku dominikańskim. Jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy tu przybyć na zaproszenie ojców dominikanów. Jesteśmy grupą rekonstrukcyjną z Przemyśla, Stowarzyszenie Damy i Huzary. Drodzy Państwo, nasze stowarzyszenie rekonstruuje stroje dawnych epok, dawne obyczaje, dawne maniery. I dzisiaj chcielibyśmy Państwu przedstawić krótki, bardzo krótki rys historyczny. Przewiniemy się przez kilka epok i pokażemy takie najbardziej
reprezentacyjne stroje danej epoki. Zaproszę moją pierwszą koleżankę. Ja postaram się tutaj jako nadworna krawcowa Stowarzyszenia Damy i Huzary. Postaram się... To jeszcze raz podejdę, zawsze mam z tym problem. Postaram się jako nadworna krawcowa Stowarzyszenia Damy i Huzary przedstawić każdą tutaj sylwetkę i podpowiedzieć, jak jest uszyta i cokolwiek właśnie o takiej, o tej kreacji. Pierwszą to jest pierwsza kreacja. Ja może wezmę, można wziąć do ręki. Pierwsza kreacja to jest renesans. Jest to piękna suknia wykonana z aksamitu. W tym bowiem okresie królował aksamit. Był to taki bardzo drogi, szlachetny materiał. Ta suknia charakteryzuje się tym, że jest obszyta bardzo drogimi, cennymi kamieniami. Zwróćcie Państwo uwagę na zdobienia. Zdobienia złote, szafirowe, na głowie charakterystyczny toczek z welonem i oczywiście charakterystyczny dla tego okresu rękawy. Rękawy były właśnie podpinane, upinane, przyszywane koraliki, zdobione złotymi ozdobami. Przepiękna suknia i z tyłu oczywiście sznurowanie. Taka suknia była upięta na tak zwanym Portugale, czyli była to forma halki. Ta halka była wykonana z płótna, a Portugał to był taki sznur, gruby sznur rzepakowy, taka, rodzaj takiej liny, który usztywniał dół sukienki. Prosimy następną damę. Przechodzimy do baroku. Płynnie przechodzimy do kolejnej epoki. Jest to barok, czyli czasy królowej Józefiny. Tak, jest to okres, w którym te suknie były takie bardzo teatralne, piękne, wykonane z tkanin ciężkich, takich gobelinowych, ozdabiane koronkami i charakterystyczną cechą dla tego okresu były rękawy. Rękawy, które były piękne, zgrabne u góry, a dołem tak zwane, ozdobiane tak zwanymi angażantami. Piękna nazwa, angażanty, bardzo mi się zawsze ta nazwa podoba. Także tutaj jest to suknia dworska oczywiście, tak chodziły hrabianki, hrabiny, baronessy. W takich sukniach przechadzały się damy po Wersalu, po Luwrze. A no i mamy tu pana. Urzędnik państwowy. Zwróćcie Państwo uwagę na piękne buty, które mają taką klamrę ozdobną, podkolanówki, prawda? Trochę tak śmiesznie dzisiaj wyglądają takie krótkie spodnie. Na głowie kapelusz zwany trikorn i oczywiście ten strój ozdobiony również koronkami przy rękawach. Nawet urzędnik państwowy mógł sobie pozwolić na to, żeby gdzieś tam jakieś koroneczki pojawiły się w jego stroju. Drodzy Państwo, zwróćcie uwagę, ile ten mężczyzna ma guzików. Im więcej guzików, im one były bardziej bogate, to świadczyło o jego pozycji społecznej. A teraz młoda dama, panna na wydaniu, która również ma piękną suknię wykonaną z aksamitu. Jest to suknia, która również jest suknią dworską, ozdobiona złotymi, pięknymi koronkami i oczywiście tak zwanymi angażantami. Suknia taka ważyła dosyć sporo, dlatego no panie, ubierając ją, nie czuły się swobodnie i lekko. Czasami ten strój ważył w granicach i 20 kg. Tyle ważyły konstrukcje, które utrzymywały tą suknię. Pod tą suknią
mieści się gorset z fiszbinami. Były to bardzo, bardzo niewygodne stroje, ale cóż, panny robiły wszystko, żeby się podobać. I ta krynolina, im szersza, tym piękniejsza. A otóż i baron, baron w pięknym stroju, również tak strój, już taki bardziej bogaty, wykonany z aksamitu, oczywiście ozdobiony żabotami przy rękawach i przy szyi, do tego kapelusz, cylinder, wykonany również z aksamitu, spodnie krótkie i jakże ozdobne buty. Buty tutaj to już naprawdę prawdziwy majstersztyk. No i oczywiście, tak jak koleżanka zauważyła, mnogość guzików. Guziki te były tak drogie, że czasami no, kosztowały fortunę, więcej niż cały strój. Były zazwyczaj wykonane z drogich kamieni, czasami ze złota, w zależności od zamożności barona czy hrabiego. I wchodzi pani baronowa. Tak, pani baronowa w bogatej również sukni. No, to jest, był kolor taki bardzo charakterystyczny dla baroku. Kolory bordo, złoty, żółty. Zwróćcie państwo uwagę, tak pięknie, bogato zdobiony kapelusz i oczywiście wykonane aplikacje z tkaniny z tyłu sukni. Przy rękawach oczywiście tak zwane angażanty i ozdobiona pięknymi perłami. Piękne perły na przodzie sukienki. No przecudnie, ta pani pochodziła na pewno z bardzo zamożnego rodu, także baronowa. Takiej sukni, bardzo pani, drogą suknię. Takiej sukni pani mogła się przechadzać po ogrodach, zamku, pałacu. Również mogła się udać z wizytą. No, jakie maniery, ukłon, gracja, prawda? Taka suknia zobowiązuje. Proszę bardzo. No i gentleman. Baron w pięknym stroju również, bardzo drogi strój, również złote guziki. No zwróćcie państwo uwagę na kamizelkę, która jest tam również obszywana złotymi kamieniami, koronkami. Także tutaj jest też bardzo zamożny, bogaty pan. Drodzy państwo, baron jest bardzo oszczędny w gestach. On zdaje sobie sprawę ze swojej pozycji i władzy. No, pozycję ma, władzę też, ale i urok osobisty. Tutaj nie jedna dziewczyna zarzuca spojrzenie. A teraz proszę bardzo, czyli skończyliśmy już barok, prawda? Teraz przechodzimy do takiego okresu troszkę lżejszego. To jest koniec XIX wieku. Moda podążała również za zmianami społecznymi, zmianami ekonomicznymi. Wtedy panie już mogły sobie pozwolić na lżejsze halki. Coraz częściej odchodzono od tych wielkich krynolin, które miały średnicę nierzadko po 5 metrów. Nasza koleżanka jest ubrana już w strój bardziej swobodny. Charakterystyczna jest tutaj tafta. To był materiał, który wtedy wchodził na salony. Panie, żeby podpatrzeć wzory, jeździły do Paryża, bo w tym czasie właśnie Paryż był taką kolebką mody i takie niektóre zamożne panie kupowały suknie w salonach i na pokazach mody, a inne po prostu kopiowały, wykonywały rysunki i szyły u nas w polskich, u polskich krawcowych. Tutaj, tak jak tutaj koleżanka zauważyła, suknia już ma mniejszy rozmiar, już nie jest tak bogato marszczona, jest już troszeczkę lżejsza i pozwala na ruchy kobiecie, prawda, i swobodę. Dziękuję. A teraz mamy już, proszę bardzo, zapraszamy
następną. Drodzy Państwo, proszę sobie wyobrazić noce i dnie, to w takich właśnie sukniach te piękne panie, panny stały. Wtedy to Libowski łowił te nenufary. Tak, jest to suknia z początku XX wieku. Pomyślicie sobie Państwo, no bardzo podobne już do tych, które my nosimy. Tak, bo w tym sezonie, w ubiegłym również, królowała moda vintage na właśnie takie suknie koronkowe. Jest to suknia już, proszę zwrócić uwagę, dużo lżejsza. Ona nie ma już gorsetu, nie ma krynoliny. Umożliwia ruchy i pracę nawet takiej damy. Jest to suknia wizytowa dzienna, ale też dziewczyny z takiego zamożnego domu, bo również nie każda mogła sobie pozwolić na tak drogie koronki, bo zawsze koronki były w cenie. Dziękujemy. Drodzy Państwo, to był krótki rys historyczny, ale ja muszę jeszcze przedstawić naszą projektantkę. Pani Krystyna Cynkar, to ona dla nas projektuje, wyszukuje wzory, udaje się do różnych archiwów, jeździ po muzeach i bada materiały, koronki. To wszystko, każdy strój musi przejść przez jej ręce. Nasza mama Krysia, bo tak ją nazywamy. Dziękuję Krystyna bardzo. Cynkar. Dziękuję bardzo za tak miłe słowa. Tutaj chciałam przedstawić swoją koleżankę, która jest menadżerem firmy i dba o to, żebyśmy zawsze i wszędzie dobrze wyglądali, pokazywali się, reklamowali nasze stowarzyszenie, jak również i Przemyśl, miasto, z którego pochodzimy. Potrzebowaliśmy chwileczkę czasu, żeby część z nas się zdążyła przebrać. Proszę Państwa, jesteśmy ze Stowarzyszenia Historyczno-Rekonstrukcyjnego z Jarosławia o nazwie Pąsowa Róża. Tak wdzięcznie. Pokażemy Państwu modę średniowieczną, różną, ponieważ moda zależała, proszę Państwa, przede wszystkim od wieku, w którym to się działo, bo średniowiecze to jest szeroki wiek. Zależało też od statusu społecznego kobiety bądź mężczyzny. Więc zaczynając od mieszczańskiego, czyli sukienka lniana, tkana na krośnie. Pod spodem wszyscy mamy tak zwane giezła. Ja Państwu pokażę, jak to wygląda, bo jesteśmy w klasztorze, nie wypada się rozbierać. Ale proszę Państwa, proszę zobaczyć, to jest białe lniane giezło średniowieczne. Mniej więcej tak wygląda, czyli taka jakby koszula nocna, tylko z grubego płótna tkanego na krosnach. Ta jest nawet dość ciężka. To zakładały kobiety w średniowieczu najpierw na ciało. Potem na to zakładały sukienkę wierzchnią. I dopiero na nią zakładali sukienkę zewnętrzną jeszcze, oprócz tej spodniej, taką na wierzch zakładaną. Wszystko zależało od jakich materiałów. Przede wszystkim naturalne, czyli len i wełna. To akurat co ja mam, to jest lniane, proszę Państwa. Mieszki w XIII wieku, bo akurat taka była rekonstrukcja z XIII wieku, nosiły sukienki proste. Najczęściej wiązane były z przodu, żeby było wygodniej. Bogate miały z tyłu, bo miały służbę. Można było ich zasznurować. Guziczki zapinane były bardzo modne na rękawach, ponieważ rękawy były bardzo wąskie, więc trzeba było się jakoś w to wcisnąć. Żeby uszyć taką sukienkę prosto średniowieczną, trzeba od 7 do 8 metrów materiału, mniej więcej. Teraz tak, co ja mam na sobie? Tak jak Państwu mówię, to nie halka, tylko giezło. Na zewnątrz sukienka to sukort. Jak kobiety zakładały? Wiązały to na czole, tak jak ja tu mam, i to wszystkie mamy tak wiązane, mieliśmy do rekonstrukcji. Na to przypinane były z szpileczkami specjalne takie welony. Dzisiaj te welony przetrwały w habitach damskich, w zakonach, prawda? Więc najczęściej one były okrągłe, ale były też i prostokątne bądź kwadratowe, w zależności od jak kobiety chciały. I spodnie, jeszcze taki welon spodni, żeby zakryć włosy. W XIII wieku wszystkie kobiety zakrywały włosy. Te, które nie zakładały,
To były tak zwane kobiety lekkich obyczajów, więc nie można było. Dzieci mogły mieć odsłonięte. Później z czasem wchodziła nowa moda i te włosy coraz bardziej były odsłonięte. Jeżeli Państwo oglądacie na filmach, gdzie jest XII, XIII wiek i kobiety mają pięknie rozpuszczone włosy, biegną, to jest fikcja literacka. To jest nieprawda. Poprosimy panie, kochane, wchodźcie po kolei. Tak się ustawialiśmy. I Państwo, podzieliliśmy się na różne stany jakby takie, żeby pokazać Państwu, bo ja mam strój mieszczański, taki chłopsko-mieszczański i do tego lniany fartuszek. Zapraszam Panie. Natomiast już pod koniec XIII wieku, w XIV wieku na dworach wchodziła moda też i z zachodu, więc Panie prezentują się tutaj w sukienkach. Mamy tu trzy kolory sukienek, żeby było ładnie. Co jest ważne, było ciekawe, jak widzicie Państwo, ja mam wąskie rękawy, bo kobieta pracująca musiała mieć dostęp do wszystkiego. Natomiast na dworach taka dama dworu nie pracowała. Pokażcie Panie, jakie macie rękawy. One mogły sobie już pozwolić na coś fajniejszego. Więc mamy tutaj piękne rękawy w różnych kształtach, albo wszywane razem ze sukienką, albo były doszywane osobno, często z bogatych tkanin, to nie tylko len, ale już mamy jedwabie, mamy tafty, mamy delikatne materiały, które były też sprowadzane z Turcji w trakcie jarmarków. Tak jak w Jarosławiu był jarmark w średniowieczu, także późniejszy średniowiecze, kiedy mamy jarmarki, się pojawiają cztery jarmarki, jak wiemy. Każdy z Państwa wie, że u nas w sierpniu zaczyna się jeden z jarmarków. Co było ważne? Tu Pani nie ma pasa, specjalnie żeby pokazać wzór, jaki tutaj mamy na sukience, ale tutaj mamy już dwa rodzaje pasów. Po co były pasy? Pasy były w sumie bardzo symboliczne, proszę Państwa, bo do pasów można było wszystko przypinać. Cena pasu była czasami bardzo droga. Od zwykłych, jakichś takich zwykłych skórzanych, prostych pasów na klamerkach, czasami były rzeźbione z okuciami srebrnymi, złotymi, więc to wszystko zależało, im bogatsza była dama, tym ten pas był bardziej ładnie ozdabiany. Mężczyźni nosili także pasy. Właściwie nie tylko do ozdoby i podtrzymywania talii, no bo panów to też talia nie zawsze idzie z parze z wiekiem, więc tak naprawdę proszę zobaczyć, do pasa można było przypiąć wszystko. Klucze, sakiewki, ponieważ średniowieczne sukienki nie mają kieszeń. Proszę Państwa, więc mamy sakiewki. Sakiewki były czasem różne. U mnie jest prosta, no bo ja prosta kobieta jestem, ale panie mają ozdobne, a tu mamy skórzane i to nie jest sakiewka, to się nazywa kaletka. Kaletkę nosiły i kobiety, i mężczyźni. Co tam noszono? My dzisiaj no, moglibyśmy wsadzić sobie tam telefon, nie? Klucze do domu, klucze do auta, ale wtedy faktycznie noszono klucze, pieniądze, czyli monety. Noszono też rzeczy cenne, które trzeba było schować, ponieważ jak nie ma kieszeni, do czegoś trzeba coś tu schować. Nie, w ręce ciężko cały czas nosić. Ale oczywiście mamy tutaj jeszcze przy zielonej sukience sakiewkę. Proszę zobaczyć, piękną z aksamitu szytą. Stroje jak mamy, widać proszę Państwa, panie się odwrócą, pokażemy toczki. Proszę zobaczyć, nasze modelki się odwrócą. Nadal jest coś na głowie w XIV wieku, są pewne toczki właśnie takie ozdabiane, najlepiej żeby pasowały do sukienek, ale nadal jest ten delikatny welonik, który ozdabia głowę, lekko przykrywając włosy, które już zaczynają być misternie układane w warkoczyki przeróżne i tak jak widać, skromnie. Przede wszystkim skromnie. Dlatego, że szanowana kobieta musiała być skromna i skromnie wyglądać zewnętrznie. Aczkolwiek mogła mieć bogate biżuterię i przy butach, i przy pasach, i przy szyi. Tutaj, jak widać, panie mają kolie. Po kolei proszę zobaczyć. Mam nadzieję, że ochrona jest jakaś, w razie czego, gdyby chcieli panie porwać. Krzyż. Bardzo, no nie powiem, że modny, ale każdy miał. Każda kobieta nosiła krzyż, każdy mężczyzna. No, kraj był całkowicie chrześcijański, więc nie ma się też coś dziwić. Dziękuję serdecznie. Stańcie panie z boku. Poprosimy o klaski. To debiucik nasz. Proszę następne panie. Tamte to takie już damy dworu stateczne, można by powiedzieć. Tutaj mamy dwie dzierlatki, że się tak wyrażę.
I tu widać właśnie, proszę Państwa, dwie suknie. Suknia spodnia, przepraszam, że podniosę i pokażę, to nie jest udawana, jest prawdziwa. Pod spodem jest giezło takie, więc nam bardzo jest gorąco. I na to jest suknia zewnętrzna, czyli tak zwane korte. Często były ozdabiane futerkami, my mamy sztuczne, bo my nie lubimy, żeby było prawdziwie, ale fizycznie w XIV i w XV wieku wszystko było naturalne, więc futerka też były naturalne. Tutaj mamy suknię z kaletką też. Podnieś sukienkę, Milenka, pokaż suknię również, jak widać, nie kłamiemy, jest giezło, jest suknia spodnia i na to jest suknia wierzchnia. Jeżeli było lato, one były z delikatnych, lnianych materiałów, więc dało radę wytrzymać. Jak przyszła jesień czy zima, one były jedne, drugie i trzecie z wełny, z czystej wełny. Jeszcze jeżeli na to zakładały peleryny też podbite futerkiem, to było ciepło. Rękawiczki otulane, cała twarz, więc tak wyglądało. Tak jak Państwo tam widzieli welony przypinane do ozdoby tej na głowie, widzicie Państwo, tak tutaj wersja jest odwrotna. Tak było przy rekonstrukcji wjazdu królowej Jadwigi do Jarosławia w 1381 roku, 5 roku i mamy ozdobę głowy, które często ozdabiane były drogimi kamieniami, jeżeli była damą dworu, dwórką do opieki, do towarzystwa królowej, bo jak wiemy, królowa miała tak zwany swój dwór damski i ten dwór damski się nazywał Frauenzimmer, czyli ten Frauenzimmer musiał się składać z młodych dziewczyn, które były do towarzystwa, w wieku z reguły królowej, troszkę starsze córki bardzo bogatych ludzi, mieszczan, książąt, hrabiów i tak dalej. I oczywiście stateczne, najczęściej wdowy, które też mieszkały na dworze przy królowej i to one też doradzały i pilnowały, aby wszystko było faux pas. Więc tak to mniej więcej wygląda. Podnieś do głowy, pokaż, tu jest suknia, jak widzimy, i pokaż pas jeszcze, to stań bokiem, o, podnieś rączkę do góry, proszę zobaczyć. Specjalnie było wycięte tak głęboko, po co? Żeby było widać talię. Bez względu jaka moda by nie była, kobiety uwielbiają zaznaczać, że jednak mają szczupłą talię, prawda? To każda epoka tak ma. Pas podkreślał, poza tym pod pasem były przywiązane sakiewki. Damy, dwórki od królowej najczęściej miały pieniążki. Pieniążki miały w sakiewkach. Żeby tu nie ukradł, ktoś nie odciął i nie uciekł z sakiewką, sakiewki dziewczyny chowały pod sukort. Taki myk był. Tam były bezpieczne, taka kieszonka tajemnicza. I tu mamy boczną jeszcze taką taśmę, którą myśmy rekonstruowały z rycin i starych, z takich dokumentów, które oglądaliśmy. I tam akurat większość było w ten sposób. Milenka, pokaż swoją. Tu mamy sukort ozdabiany, dlatego że jak nie było futerka, to trzeba było z przodu czymś ozdobić. Taka mentalność, lubimy mieć na bogato, bez względu na wszystko. I oczywiście kaletka. Kaletka zamykana była na taką klamerkę i można było tutaj schować. Oczywiście ze skóry była wtedy i ze skóry mamy dzisiaj. Odwróćcie się dziewczyny, pokażcie jakie swoje nakrycia głowy. I tutaj mamy piękny welonik, nakrycie jedno. Drugie, upięte włosy, no niestety gorąc sprawia, że jednak włosy nam falują, ale to dlatego, że jesteśmy żywiołowe. Stańcie kochane, ale brawa proszę bardzo. Dziękujemy i proszę następna. Teraz Państwu pokażę, jak mogła wyglądać rodzina właścicieli Jarosławia. Mamy Jana Tarnowskiego, czyli właściciela miasta Jarosławia, który, jak wiemy, był, można by powiedzieć, bardzo mądrym człowiekiem. Bardzo bogatym, bardzo mądrym, bardzo dbającym o cały ten rejon. Mamy jego żonę i mamy córcię. Może zaczniemy od żony kulturalnie. Nakrycie głowy. Dwa takie szpikulce. Nieraz Państwo widzicie, jak na tych księżniczki czy na obrazkach mają taki jeden długi szpikulec, prawda? Tak jak wróżki nieraz się dzieci przebierają. To one naprawdę takie były. Miały jeden szpikulec bądź dwa. To przyszło z Francji. Ta moda na te dwa takie szpikulce, do których dopinane były z jedwabiu najczęściej welony.
Proszę Państwa, wokół tego jest taka wielka tajemnica, bo Kościół widział w tym grzech, bo to przypominało rogi. I tak naprawdę przez jakiś czas było modne, ale kiedy wszystkie zaczęły dziewczyny coś takiego nosić bogate, zaczęto krytykować, żeby lepiej nie, że dwa rogi to niedobrze. No to dziewczyny zaczęły nosić jeden. No jeden taki wysoki, długi. Oczywiście jeden też niedobrze, bo też się źle kojarzy, może jednorożec albo co. I w każdym bądź razie, no tak to jest, że moda nie zawsze idzie w parze z rozsądkiem, ale tutaj mamy też, proszę zobaczyć, pokaż rękawy. Rękawy są inaczej szyte, też szerokie, bo im bogatsza dziewczyna, tym bardziej szerokie miała rękawy, szeroką sukienkę. Dlaczego? Proszę Państwa, dobry materiał i wtedy, i dzisiaj był drogi. Skoro był drogi, to tego, kogo stać, to ma tak, prawda? Tak to jest. Tu też trzeba 7, 8, nawet do 9 metrów materiału. Jest szyty z klinu, bo tak była wtedy moda. Przy czym ja mam starszą, 13-wieczną, więc u mnie szyta jakby z jednego kawałka i jest dopinane te kliny. Tu już moda pod koniec XIV wieku jest na odcinanie pasa, czyli mamy górę i mamy dół. I oczywiście sakiewka, pas, aksamitna sukienka. Następna nasza koleżanka. Skromna sukieneczka, bo panny musiały być skromne. Pas oczywiście, sakiewka z frędzelkami i tak zwany toczek, czy tak zwana nałęczka. Bo nazwy są obie takie same i to samo oznaczają, tylko różnie się o nich pisze. Pokaż nam z tyłu. Oczywiście klasyczny warkoczyk, czasami był upinany przy uszach. Do tego welon, taka ozdóbka. I bardzo były modne kaptury, proszę Państwa, szczególnie takie długie. I młodzież była tak, im dłuższy, tym modniejszy. Czasami widzimy na obrazach Żaków, to mają takie duże te swoje kaptury długie, te szpikulce, więc one były zabawne i praktyczne. Po co był kaptur? Kaptur noszono na ramionach, nie przeszkadzał, bo go nie trzymało się w rękach. Więc jak padał deszcz, zrobił się wiatr, zrobił się zimno, kaptur się zakładało i sprawa załatwiona była. Nie musiał nikt nosić ze sobą płaszcza, parasolki, nie wiadomo czego, więc było bardzo praktycznie. No i mamy Tarnowskiego. Tu się chwilę zatrzymamy. Proszę Państwa, babam, taki płaszcz, tyle materiału. To jest tkany, pod spodem jest len z bawełną, żeby nam było chłodniej troszkę, ale i tak nie jest, bo i tak gorąco. Materiał bardzo dużo. Chodziło o to, że dostojny mężczyzna w statecznym wieku, posiadający żonę, dzieci, no i dobrze by było, żeby majątek, musiał wyglądać. Wiecie, proszę Państwa, musiał się prezentować, nie mógł być szczupły tego, to musiał być stateczny człowiek, nie? W związku z tym płaszcze były bardzo obszerne. Sam płaszcz to jest prawie 10 metrów materiału, nie licząc podszewki. Do tego jest bardzo szeroki kołnierz i lis. Musiał być lis, jakieś zwierzę, najlepiej im bogatsze, tym lepsze. I do tego lniana koszula i proszę Państwa, ozdoba, którą nosili ludzie tylko bogaci na odpowiednich stanowiskach. Czyli mamy, proszę zobaczyć, może z tej strony stanę, łańcuch. Łańcuch był srebrny, a czasami złoty. Łańcuch złoty, widać jak Państwo oglądacie Koronę Królów. Idzie Jagiełło, ma piękny złoty łańcuch na szyję. Wszyscy jego doradcy mają łańcuch na szyję. To był symbol, jakby miał powiedzieć, jestem bogaty, jestem stateczny, jestem znany i szanowany i trzeba się liczyć z moim zdaniem. Gdy przyszedł taki konusek chudy, to by nikt z nim nie gadał, nie? Odwróć się proszę i pokaż płaszcz szeroko. Tak jest pikowany płaszcz, proszę zobaczyć. Gorąco, prawda? Ale co się nie robi, żeby się pokazać, że dobrze się wygląda. Ślicznie Wam dziękuję. Stańcie może z tej strony. Zapraszamy. Mamy tu panie odpowiednik nakrycia głowy, ponieważ już na początku XV wieku, i to też zobaczycie Państwo na Koronie Królów, też jest, na początku XV wieku wchodzą modne, fantazyjne nakrycia głowy. Im bardziej kombinowane, tym fajniejsze. I nie nosiły go mieszki takie biedne jak ja, które robią pierogi z kapusty, tylko dziewczyny blisko dworu, blisko książąt, blisko od odpowiednich stanowisk, najczęściej wdowy bądź panie, których mężowie mają ogromny majątek. Sukienki są aksamitne.
stawkami z tafty i tafta z jedwabiem. Tu mamy też aksamit i do tego jest wzór, który był bardzo modny, taki turecki. On nieraz jest na starych tkaninach, gdzieś w muzeach, gdzieś na jakichś różnych rzeczach. One były bardzo modne, takie tłoczone, haftowane praktycznie tkaniny. I to jest jedwab, tafta z jedwabiem, żeby było lekko. Ale aksamit zawsze był modny. Proszę Państwa, w każdym wieku dzisiaj w aksamitnej sukience, jak się wyjdzie, gorąco, ale ładnie. Panie kochane, pokażcie rękawy, jakie macie. Proszę zobaczyć, mamy szerokie, które są modne i są modne też skromniejsze, węższe rękawy, które także noszono. Panie się odwrócą, zobaczymy nakrycie głowy. Zobaczcie, co się powtarza, welon. On już jest troszkę inny, może być już z lekki taki tkanej materiału takiego, bądź delikatny taki z wzorkami. I piękne nakrycie głowy i bardzo modne, co? Tu zwrócę uwagę, plecione warkoszyki. Włosy były schowane tak naprawdę, niewiele było widać, ale cudownie było wyciągnąć warkoczyki z boku, zakręcać wie jakieś takie rogaliki tutaj czy nad czołem, wyciągali troszeczkę warkoczyka, żeby chociaż kawałeczek było widać. Po prostu tak ładniej to wyglądało i kobiety zawsze przekornie, troszkę tu, jakby co, wszystko zakryte. Tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście pasy, sakiewki i wszystkie ozdoby, które w zależności od statusu dziewczyny posiadały. Proszę stańcie, zapraszamy następne panie. Tak, córka na wydaniu. Jak się kończyło 15 lat, to już była na wydaniu. Wiemy, że Jadwiga wyszła za mąż, miała ile lat? Kto pamięta? Nawet by obiecali jej rękę, jak miała 11. 13 to już z reguły próbowali wydać za mąż. 15-latka to już była idealny wiek na wydanie. Tak mniej więcej to wyglądało. Dlaczego? No, trzeba było sobie zarezerwować męża z odpowiednim statusem, w odpowiedniej rodzinie, który ma odpowiedni majątek i zapewni byt. A jeżeli jest to królowa, to już w ogóle, proszę Państwa, nie miała nic do powiedzenia tak naprawdę. Zresztą w średniowieczu to powiem szczerze, że kobiety nie miały nic do powiedzenia. Dobrze, że się czasy zmieniają, panie drogie, nie? Proszę, mamy sukienkę. Tutaj jest w delikatnym materiale. W paseczki, wszywany materiał, w paseczki cięty. Jest delikatny, z lekkim połyskiem, takim srebrnym. Więc widać, że dziewczyna nie robi w polu, nie kosi, nie robi pierogów, nie? Nie robi pierogów. Nie jest mężatką i w odpowiednim wieku, więc może mieć włosy rozpuszczone. Gdyby ona była troszkę starsza, już musiałaby włosy ukryć. Z reguły kiedyś były wierzenia takie średniowieczne, że w włosach tam jakiś szatan jest, kusi, mężczyzn, nie wiem. Także takie różne wierzenia były dziwne. Mamy tutaj, pozwolić, że pokażę. Na szyi klejnoty, więc dziewczyna nie jest biedna, tak? Tutaj mamy drugą panią. Proszę, aksamitna sukienka, tafta i pod spodem jest giezło. Rękawy bardzo szerokie i proszę zobaczyć, na początku XIV wieku troszkę moda się zmienia. Już zaczyna się wycinać, zaczynają się pojawiać kołnierzyki u kobiet i taka flamandzka suknia właśnie, która przyszła z mody, tu często miała pas nie tu na pasie, tylko pas idzie lekko do góry i zaczyna nam się pas kształtować tuż pod biustem. Już na początku renesansu już suknia jest odtąd rozszerzana, a później z czasem pas schodzi z powrotem modzie wyżej, by się pojawić kiedy? W XVIII wieku, tak? W 1800 roku, jak Państwo pamiętacie może film Rozważna i romantyczna, nie? Pas idzie dalej do góry, prawda? Później zaczyna się powoli obniżać w dół i już w połowie XIX wieku, jak to Pani prezentowała, już było szeroko w pasie. Więc to wszystko też w modzie się bardzo zmienia. Ale dziewczyny, odwróćcie się jeszcze z tyłu. Pokażcie się, proszę. Starsza pani, że tak powiem, ma welonik, przykryte włosy. Uśmiech jest. My żadne nie starsze, my wszystkie takie młode. I tutaj piękne nakrycie głowy toczkowe właśnie u młodej Paulinki. Już, okej? Okay? Brawa poprosimy. I nasza ostatnia para. Zapraszam jeszcze ostatnią. Tu już mamy różnicę, proszę zobaczyć. Strój zwykły, mieszczański,
XIV-wiecznej, z początku jeszcze XV wieku, jest suknia, tak jak mówiłam, nadal krój jest modny, tak z całości z klinów cięty, tak jest specjalnie uszyty, żeby Państwo też zobaczyli, jaka jest różnica, idzie od góry cięte, ta jest w całości uszyta, tamta jest z klinów. Tamte poprzednie były odcinane w pasie, więc ta moda też się zmienia cały czas. I tutaj mamy właśnie suknię lniano-bawełnianą i z kapturkiem. Pokaż rękawy. Widzicie, ta ma już szerokie rękawy, ta jest jeszcze modna. Czyli modne są i takie zależności, ktoś powie, które były modniejsze. Zależy. Jak była bogata i nic nie robiła, mogła mieć nawet do ziemi rękawy. Jak musiała dziecko lulać, gotować i domem się zajmować, to te rękawy przeszkadzały. To by wszystko i w zupę wchodziło, i w pierogi, i nie dałoby rady nic zrobić. Więc one wtedy nie. I ostatnia. Dziewczyny, jeszcze się pokażcie z tyłu. Kaptury oczywiście krótkie, jak była skromniejsza. Jak była młoda i chciała mieć dłuższy kaptur, to były krótsze. Czasami były dotąd te kaptury długie. I ostatnia, Ania, pokaż, zaprezentuj sukienkę. Sukienka z aksamitu, obszywana złotą tasiemką. I tutaj specjalnie do tego jest peleryna. Kaptur, jak Państwu pokazujemy, bardzo długi. Przepiękna sukienka aksamitna. I do tego były bardzo modne takie na rękawki. Oczywiście nie te, które sprzątały i gotowały. Ale te przy dworach, bogate dziewczyny, bogatych rycerzy, hetmanów i tak dalej, one miały rękawy właśnie takie długie, czasami aż do samej ziemi. Te są ozdobne ze złotej tkaniny. Do tego pas rycerski. I proszę, pokaż. Do tego mamy i różańce, i ozdoby różne, i nakrycie kapturkowe, które tutaj chroni ramiona. I do tego jest pelerynka. I piękne nakrycie głowy. Widać żona jakiegoś rycerza. Gdzie rycerz? Rycerz może gdzieś jest na szali, tego pozdrawiamy, jak gdzieś jest. Dziękujemy serdecznie Państwu. Mam nadzieję, że trochę rozwinęliśmy nasz pomysł. Stowarzyszenie Pąsowa Róża schodzi. Proszę Państwa, tam w namiocie będziemy mieć warsztaty dla dzieci. Mamy różne nakrycia głowy dla chłopców, dla dziewczynek, jakieś pelerynki specjalnie takie mniejsze. Jeżeli dzieci by chciały sobie zrobić zdjęcie, przebrać się i zrobić sobie zdjęcie, to zapraszamy. Panie kochane ze stowarzyszenia stamtąd, halo, chodźcie. Może oklaskami ich zawołamy, bo jeszcze nie mieliśmy takich, proszę zobaczyć, jeszcze nie mamy 17-wiecznych strojów, a oni tak skromnie cię tam ukryli, to może byśmy ich zaprosili. Chodźcie, halo, 17 wiek, chodźcie pokazać, bo było średniowiecze, były czasy nowożytne, wypadałoby pokazać jeszcze czasy hetmańskie, nie? Chcielibyście zobaczyć, nie? No, to chodźcie, pokażcie się, powiedzcie, co macie na sobie i dlaczego to, a nie inne. Tak się skromnie pochowali tam w namiocie, a ja myślę, że warto zobaczyć, jaka jest różnica mody, bo modą można się fajnie bawić, historyczną, tylko kosztowna jest, tu powiem. Oddaję mikrofon. Kto będzie opowiadał? Który? Szef rządzi? Proszę. Nie jestem szefem, ale mogę rozmawiać. To może my jeszcze się upłynimy i odejdziemy. Żegnaj ładnie. No to dziękujemy. Proszę o klaski. Dobra. No to od początku. Nazywamy się Szabelska Brać. Jesteśmy grupą rekonstrukcyjną z terenów, z miejscowości Kraczkowa i Szklary. Reprezentujemy wiek XVII, polską szlachtę. No typowy, może przedstawimy kolegę, na nim typowy wzór ubioru szlacheckiego. Na głowie ma kołpak, czyli taką czapkę szlachecką, która jest ozdobiona piórami ptaków. Drapieżnych, ewentualnie ptactwa płowego. Broszka na środku. Marek, pokaż. Szkofia. Teraz tak, zaczniemy. Może zaczniemy od tego. Żupan to jest to jakby. Oto czerwone, które ma kolega. To jest strój taki pod
spod nawierzchniowy, jakby rzemując na dzisiejsze czasy. To jest długi, długi ubiór, zapinany pod szyję ze stójką. Później na żupan ubiera się kontusz. To jest to niebieskie, to jest wierzchni, zdobiony jest przeważnie ozdobami złotymi, w kolorze złotym. Później na kontusz ubiera się ryngraf. To jest żelazny ryngraf. Z reguły na nim jest umieszczona symbol chrześcijański, Matka Boska, z jakimś opisem, tam pod twoją obronę, ewentualnie Bóg, honor, ojczyzna. I on służył też między innymi do obrony. Posłaniał pierś przed szablą, kulą. Później jedziemy niżej. Jest pas kontuszowy. O, może. O, idzie, dochodzi do nas kolega. Będzie najlepiej będzie widać u niego. Daniel, zapraszamy. O, właśnie, chodź, bo chcemy pokazać. To jest właśnie pas kontuszowy. On przeważnie był czterostronny, długości od 3 do 4,5 metra. Też, o proszę, zademonstruj. Jednej, drugiej. O, ma cztery różne wzory. I czwarty. Tak, złoty. Tak. Później, wiadomo, pas skórzany, do którego przymocowana była szabla, ewentualnie kordzik, sztylet. No i to jest cały strój. I właśnie, jeszcze zapomniałem o Hajdawery, spodnie, dawne spodnie. I buty, buczmagi husarskie. I to jest cały strój męski. Damski, wiadomo, suknie, tutaj koleżanka może zaprezentować, pas, jakiś sakwa, ewentualnie jakaś torba przerzucona, biżuteria, wiadomo, no bo to zdobiło kobiety, czapka oczywiście z piórami, bażanta przeważnie. No i tyle. I bierzemy po prostu udział w różnych rekonstrukcjach. Widzimy się często, gęsto właśnie z damami huzarami, z innymi grupami, no i tak jesteśmy tutaj. I zapraszamy do naszego namiotu, ale już się zbieramy powoli, także dziękujemy bardzo za przyjęcie.